Hej, witajcie. Na wtorkowy wtorek uderzył z nienacka. Ale tak zupełnie na serio. Próbując być bardzo praktyczny w tym, co nagrywam odnośnie kariery, no nie sposób mi ominąć to, co się dzieje w tym momencie dookoła nas. Czyli wirus, ale też i jego następstwo, które kryje się bardzo modne słowo, które najprawdopodobniej będziemy coraz częściej słyszeć, czyli kryzys. I jak to wszystko się ma do kariery. A może tak gwoli wyjaśnienia. Jak wiemy, bardzo dużo branż w tym momencie w jakiś sposób już jest pod wpływem tego, co się dzieje. I nie szukając daleko, linie lotnicze, autokarowe, szeroko pojęta logistyka, hotele, restauracje, firmy, które robią eventy, prawda? To wszystko spotyka się z jakimiś trudnościami bądź ograniczeniami stojącymi za tym, jak wygląda sytuacja. A co za tym idzie, te firmy no, są w obliczu jakichś tam problemów związanych z tym, jak prowadzić swoją działalność płynnie, jak robić to nadal na takim poziomie, do jakiego były przyzwyczajone przez ostatnie lata, ale też nie tylko patrzmy na to, co powoduje wirus, ale patrzmy też na inne gałęzie i na inne firmy, w których każda tak naprawdę może w każdym momencie znaleźć się nagle w kryzysie i no i tak naprawdę trudnej sytuacji. I teraz, dlaczego o tym mówię? No mamy dwa scenariusze. Albo jesteśmy pracownikiem firmy, która jest dotknięta kryzysem, albo nie. Albo jesteśmy pracownikiem, który w tym momencie jest zadowolony z tego, gdzie pracuje, albo szukamy pracy i chcemy zmienić pracę, albo już jesteśmy w trakcie zmiany pracy, kiedy kryzys zaczyna się wydarzać. I teraz, żeby tak troszkę rozbudować te zagadnienia. No oczywiście, jeżeli nasza firma jest dotknięta kryzysem, to najlepsze, co możemy zrobić, no to próbować w jak najbardziej profesjonalny sposób pomagać naszej firmie w tym, żeby jej efekty, wyniki były po prostu jak najlepsze. Myślę, że to jest pewnego rodzaju nasz obowiązek, prawda? I musimy dać z siebie wszystko w takich ciężkich sytuacjach, żeby po prostu zadbać o to, żeby nasz pracodawca, prawda, jak najmniej cierpiał z powodu kryzysu. Jeżeli natomiast nasza firma nie cierpi na kryzysie póki co, no oczywiście teoretycznie nie mamy się czym martwić. Ale przejdźmy teraz do tych scenariuszy, kiedy szukamy już jakichś rozwiązań innych versus to, co się dzieje i załóżmy, że mamy sytuację, w której podejmujemy decyzję mimo wszystko, że chcemy szukać pracy, chcemy zmieniać pracę albo już zmieniamy pracę. Jeżeli w czasie kryzysu szukamy pracy, zaczynamy szukać pracy, podejmujemy taką decyzję, warto mieć z tyłu głowy, że jednak przyszłość jest trochę bardziej nieprzewidywalna niż zazwyczaj. Czyli mimo najlepszej wiedzy, jaką posiadamy, mimo najlepszego zrozumienia sytuacji i tak dalej, sytuacja może się zmienić diametralnie w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, co znaczy, że nasza decyzja no, może okazać się dużo bardziej kosztowna, niż to w tym momencie zakładamy. Dlatego osobiście no, dwa razy zastanowiłbym się. Nie mówię, że nie robić żadnej zmiany, bo zresztą, co ja mogę powiedzieć, nigdy nie byłem w takiej sytuacji w mojej karierze. No, był kryzys w 2008 roku, ale on Polskę jako taką słabo dotknął. Teraz mamy troszkę inaczej. Więc przede wszystkim trzeba się mocno zastanowić i brać pod uwagę właśnie, czy firma, do której chcemy przejść, jak gdyby jest możliwy wpływ ogólnej sytuacji gospodarczej na tą firmę. Z dwojga złego chyba tak naprawdę bezpiecznym rozwiązaniem, jeżeli jeszcze nie podjęliśmy jakichś nieodwracalnych decyzji, jest tak naprawdę przeczekanie troszkę i obserwowanie tego, co się dzieje. Bo no, takie bezpieczeństwo nic z nas nie kosztuje i może nam przynieść tak naprawdę trochę większą pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa i jak wiemy, cały proces zmiany pracy jest sam w sobie dużym wyzwaniem, ale jeżeli dołożymy do tego czynniki, na które my nie mamy wpływu, no to sytuacja może się komplikować. Pamiętajmy w każdym razie, że podstawą jak gdyby naszych działań związanych z karierą jest nasze dobro i to jak gdyby co dla nas może okazać się korzystne. I w tym momencie, poza tym, że szukając firmy, która ma się nam podobać ze względu na kulturę, na to, co robi, na to, jacy ludzie tam pracują, warto również wziąć pod uwagę to, w jakiej sytuacji gospodarczej, w jakim otoczeniu ona się znajduje i jaki jest wpływ tego otoczenia na nią w tym momencie. No tak, żeby po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aktualny kryzys, czy aktualna sytuacja światowa może mieć negatywny czy pozytywny wpływ na moją karierę. Widzicie jakieś pozytywy związane z tym, że sytuacja jest taka, a nie inna? Zachęcam do komentowania. Póki co tyle ode mnie. Do danego wtorku. Troszkę mi się telefon zatrząsł na koniec. Hej!